Gminna hala widowiskowo-sportowa imienia Dolnośląskich Olimpijczyków. Imponująca, przestronna i nowoczesna. Od początku koncepcja jej budowy była dla mnie ambitnym pomysłem, a realizacja inwestycji ogromnym wyzwaniem. Projekt, w którym zostały zastosowane odważne i innowacyjne rozwiązania. Dziś to jedyny tego rodzaju obiekt w rejonie. Pomimo licznych przeszkód i kłód rzucanych mi pod nogi, powstała wspaniała arena sportowa, która stworzona została m.in. z myślą o najmłodszych mieszkańcach, a przede wszystkim uczniach Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczebnicy, którzy będą z niej korzystać. Hala ma łączną powierzchnię 3,5 tysiąca m2 i pomieści około 1000 widzów, a w przyszłości stanie się Dolnośląskim Centrum Olimpijskim. Jednocześnie to także przestrzeń dla różnego rodzaju widowisk, koncertów, spektakli, uroczystych gali. Dziś, zapraszając Państwa na uroczyste otwarcie, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że decyzja, jaką podjąłem o budowie tej drugiej, największej inwestycji powojennej historii Trzebnicy, była decyzją słuszną, dobrą dla rozwoju miasta i jego mieszkańców, bo liczą się czyna, nie słowa. Chciałbym zwrócić uwagę na napisy, które zostały umieszczone na głównej elewacji hali widowiskowej sportowej. Mamy słowo tolerancja, szacunek, zgoda, wiara, pasja, energia, miłość. Jak tradycyjnie przystało przy każdej inwestycji, chciałbym Państwa zaprosić na krótki spacer, żeby w kilku słowach powiedzieć o drugiej powojennej inwestycji w gminie Trzebnica. Zapraszam do środka. I oto jest LED, znak zodiaku, który od urodzenia służy mi i dodaje mi siły, odwagi do dalszych działań. Ważną rzeczą są te piękne grafiki i malowidła na ścianach. Ale myślę, że o tym powie autorka tych grafik, pani Karolina Sejda, którą poprosiłem, żeby z tego zrobiła jakąś ideę i myśl. Hasło przewodnie, które od całego początku służyło misji jako burmistrza gminy Trzebnica, które sobie postawiłem na początku, że liczą się czyny, a nie słowa. Dzisiaj wiele osób mi zarzuca, że tak naprawdę hasło puste, nie mające pokrycia w rzeczywistości. Ale tylko krótko przypomnę, że podczas 15 lat mojej kadencji, jak jestem burmistrzem, udało mi się zrealizować prawie 1000 inwestycji. To jest ogromny przekrój inwestycji, chyba jeden z największych w Polsce wśród gmin, a na pewno w powiecie trzebnickim. Zapraszam do środka, do chyba już najpiękniejszego obiektu, jaki mógł powstać. Proszę zwrócić uwagę tutaj na kolorystykę, na jakość wykonania. Każdy detal tutaj, który został tutaj zastosowany, czyli podłoże, trybuny, boisko, które przede wszystkim ma służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 2, zostało podzielone na trzy odrębne boiska, czyli trzy klasy mogą jednocześnie ćwiczyć WF. Pamiętam te zarzuty, jakie były kierowane w moją osobę, przede wszystkim przez radną Renatę Bujak-Ziółkowską, radnego z opozycji Mirosława Marca, który mówił: panie burmistrzu, po co tak duża sala? Dla kogo tam ma duża sala być? I dzisiaj czas pokazał, że miałem rację, bo szkoła nr 2 liczy 800 uczniów. I proszę sobie wyobrazić, że jednocześnie odbywają się 4 czy 5 godzin lekcyjnych WF-u. To gdzie byśmy pomieścili tych uczniów? A dzisiaj mam piękną halę, z której mogą korzystać. Hala ma nowoczesne kosze, nowoczesną tablicę. Standard tej hali został przystosowany do wymogów olimpijskich, do meczów międzynarodowych, międzypaństwowych. I dzisiaj wiem, że już na tej hali będą się odbywały bardzo ważne zawody. Dostaję sygnały, dostaję informacje i zapytania, który tutaj zadeklarował swoją jak gdyby patronat i współpracę w organizacji tych wielkich wydarzeń. Gmina Trzebnica posiada wiele stowarzyszeń sportowych. Głównym stowarzyszeniem sportowym, o którym chcielibyśmy, żeby zaistniało na hali, to przede wszystkim jest reaktywacja Gaudii Trzebnica, którą prowadzi pan Wojtek Kabat i pani Anna Krysali. I to jest właśnie główny cel, powrót do dawnej tradycji, historii. Piłka ręczna kiedyś była. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Polonia Trzebnica grała w drugiej lidze. Proszę zobaczyć, kolorystyka dopasowana. Wybierając kolorystykę, kierowałem się przede wszystkim barwami, jakie posiada gmina Trzebnica.
siedliska, jak Państwo widzicie, mają swoją określoną kolorystykę. DTR, Dolnośląska Trzebnica, jest to rozpoznawalne hasło. Napisy, które w tłumaczeniu mówią wiele dużego, a przede wszystkim kierują się hasłami skierowanymi wśród młodzieży. Są pomieszczenia dla VIP-ów, jest reżyserka, są miejsca dla osób niepełnosprawnych, na tym balkon dookoła. Również są pomieszczenia dla prezesa, szatnie, dla zawodników. I to co najważniejsze, to jest to, że ta hala przede wszystkim dzisiaj spełnia rolę jedną z najważniejszych. Ma służyć uczniom szkoły podstawowej nr 2. Po południu oczywiście naszym klubom sportowym, czy też koncertom i różnym zawodom sportowym. Też się spotkałem z wieloma zarzutami, że miał powstać łącznik. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę Państwu powiedzieć, że to była dobra decyzja, że ten łącznik nie powstał. Zostałem pomówiony, oskarżony przez radnych opozycyjnych. Dzisiaj opatrzność Boża sprawiła, że rozbudowa szkoły nr 2, która liczy dzisiaj prawie 800 uczniów, spowoduje, że powstanie nowych klas 9 lekcyjnych i łącznik, który połączy bezpośrednio szkołę nr 2 z halą sportową. I mogę Państwu dzisiaj obiecać, że za 2 lata ta inwestycja zostanie zakończona i będziemy się cieszyć wspólnie z tego pięknego obiektu. Nie brakuje mi sił, determinacji. Mam przed sobą jeszcze wiele, wiele wspaniałych planów, bo przecież i budowa biblioteki, i rozbudowa szkoły nr 2 to są zadania, które przede wszystkim mają służyć dzieciom i młodzieżą. Mamy piękny obiekt przy ulicy Czereśniowej, który dzisiaj cieszy się dużą popularnością. A hala widowiskowa sportowa, która rozsławi po raz kolejny Trzebnicę po akwaparku, po basenie. 10 lat temu pamiętam, po co Pan buduje basen, Panie Burmistrzu? Dla kogo ten basen? Kto będzie z tego basenu korzystał? Dzisiaj proszę zobaczyć. Cały Wrocław, Długołęka, Łozina, wszyscy przyjeżdżają na Trzebnicki basen. Po co szkoła muzyczna? Redaktor, jeżeli go można nazwać redaktorem, Daniel Długosz mówi, tylko ta szkoła muzyczna. 5 dzieci będzie chodziło do szkoły, a dzisiaj proszę zobaczyć, jak pięknie funkcjonuje szkoła muzyczna, jak ile osób tutaj ukończyło szkołę i rozwija dalsze swoje talenty muzyczne. I tak mogę mówić w nieskończoność. Ja się ogromnie cieszę, że ta hala powstała, że zespół ludzi, który przyczynił się do powstania tej hali, radnych, bez których wsparcia i bez pomocy nie byłoby może takiej mojej siły determinacji, bo też były chwile zwątpienia. Jak chyba na każdej sali widowiskowej sportowej muszą być pomieszczenia dla kierownika sali, dla obsługi. Tak zastanawiam się, przez 15 lat na ilu już fotelach siedziałem, żeby móc wypełnić choć raz wczuć się w rolę właśnie kierownika czy też prezesa. To jest kolejny fotel, który przekazuje, myślę, że w godne ręce. Pokój, który będzie służył do bezpośrednich odpraw. Przed meczami tutaj będzie można się spotkać trener z zawodnikami czy też z kierownikami i omówić strategię na mecz, który tak naprawdę niedługo będzie się odbywał. Kolejne pomieszczenia już są bezpośrednio dla sekretarki, dla zaplecza, dla sprzątaczek i zaplecza kuchennego. Pomyśleliśmy o mniejszej sali, która jest salą do rozgrzewki, czyli piłkarze, którzy będą wychodzili na salę, czy to siatkarze, czy koszykarze, czy piłkarze piłki ręcznej, tu będą mieli rozgrzewkę, żeby później już wyjść na mecz. Proszę zobaczyć, nawet o tym pomyślałem, żeby taka sala powstała. A na co dzień będzie służyła uczniom szkoły podstawowej nr 2. I tak jak wcześniej mówiłem, rozbudowa szkoły podstawowej nr 2, która jest dzisiaj koniecznością z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów. Przypomnę, że szkoła nr 2, kiedy zostałem burmistrzem, liczyła prawie 300 uczniów. Dzisiaj liczy już 800 uczniów. I powstała konieczność rozbudowy szkoły nr 2. I to jest to miejsce, Szanowni Państwo, które zostanie połączone łącznikiem z rozbudową szkoły nr 2. Tutaj będzie, to jest przygotowane, zaprojektowane, tędy będą wchodzić uczniowie ze szkoły nr 2 podziemnym przejściem bezpośrednio do szatni i na salę sportową. Ale jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt nagłośnieniowy,
najnowocześniejszą akustykę. Myślę, że Państwo będziecie, ci, którzy będą na otwarciu tej hali, czy też później uczestniczyć w zawodach, będą mieli okazję to zobaczyć. Tu nie szczędziłem grosza. Uważam, że postęp jest tak technologiczny, tak szybki, żeby podążyć za nim, to trzeba inwestować w nowoczesny sprzęt. Po tym krótkim wstępie chciałem Państwu pokazać jeszcze jedno miejsce, które jest moim ulubionym miejscem. Bo z tej perspektywy, z perspektywy góry, chciałem Państwu pokazać, jaki to jest ogrom, jakie przedsięwzięcie i jaka przestrzeń została stworzona dla naszych mieszkańców. Jestem dumny, że coś takiego udało mi się zbudować, że to pozostanie na wiele, wiele lat przyszłym pokoleniom, będzie to służyło, ale też będzie też wizytówką miasta i gminy Czemnica. Czemnica dzisiaj się bardzo pięknie rozwija. Za chwilę będziemy uzdrowiskiem. Dostaliśmy ogromne dofinansowanie, 17,5 miliona na odwierty geotermalne, które pozwolą nam stworzyć coś nowoczesnego, coś pięknego na wzór Uniejowa. Hala, która jest magnesem dla tych wszystkich działań, dla strony nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale też cała infrastruktura sportowa, która powstała w okresie moich 15 lat rządów jako burmistrza, pokazuje, że jednak sport jest ważną dziedziną rozwoju naszego miasta. Mamy wspaniałych dolnośląskich olimpijczyków. Proszę Państwa, to jest wielki skarb. To jest wielka, wielka nauka, wielka pokora, że powinniśmy dzisiaj, w dobie kryzysów autorytetów, czerpać z nich to, czego oni dokonali poprzez swoją pracę, poprzez swoją determinację i sukces ich olimpijski, zdobywaniu medali, też był dla mnie asumptem do działania, żeby ta hala powstała. Na kim się trzeba wzorować? Każdy ma jakiegoś idola, każdy ma jakiegoś patrona i wielu, wielu innych ludzi, którzy są dla mnie motywacją do tych działań. Dlatego powstają tak piękne inwestycje i to, że dzisiaj są olimpijczycy, wydaje mi się, że to nie jest przypadek. I dzisiaj mogę zapewnić, że z tego miasta, nie małego już, wyrosną nowi olimpijczycy. Za to im bardzo serdecznie dziękuję. Są wzorem dla tego młodego pokolenia. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Promat, głównemu wykonawcy na czele z panem prezesem Romanem Jackiewiczem. Wykonaliśmy wielkie dzieło. Mimo trudności, mimo wielu przeszkód, daliśmy radę i dzisiaj Państwo widzicie efekt tej naszej wspólnej pracy. Nie byłoby tego, gdyby nie wielkie wsparcie i pomoc powiatowego inspektora nadzoru budowlanego pana Macieja Rataja. I na końcu w sposób szczególny chciałbym podziękować panu wojewodzie Jarosławowi Obremskiemu za wielkie wsparcie i pomoc. Tym wszystkim ludziom chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Jak Państwo widzicie, minęło 15 lat, kiedy zostałem burmistrzem. Kolejna wielka inwestycja została zakończona z pełnym sukcesem, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim. I cóż, każdy z mnie zna, że wolę mniej mówić, a więcej robić. I niech tak zostanie. Co zostało Ci, Marku? Dalej wziąć się do roboty i robić swoje i spełniać marzenia swoje i mieszkańców Czemnicy.